Witajcie na kanale KucioVlog. Dzisiejszy odcinek będzie raczej niemontowany, to znaczy nie będę nic z niego wycinać. Wczoraj, zgodnie z datą, zestarzałem się. Jak każdego dnia się starzeję zresztą. Natomiast wczoraj ukończyłem 26 urodziny. Już nie mogę sobie mówić, że jestem ćwierćwiecznym człowiekiem, skończyło się. Już jestem starszy. Chciałem podziękować mojej mamie za pamięć i świetne życzenia, jak gdyby dopasowane do obecnych moich potrzeb. Jakoś tak podeszła świetnie do tego tematu. Chciałem oczywiście podziękować Krzysztofowi za tort i prezent. Ostatnio stłukłem swój kubek. Wrzucę zdjęcie. Dostałem nowy, podobny, również z zamknięciem, gumą ochronną, no i oczywiście dodatkowym zabezpieczeniem. Także bardzo dziękuję. Jak najbardziej przyda mi się. Także kolejny trafiony prezent. Dziękuję moim przyjaciołom i znajomym, którzy pamiętali lub nie o moich urodzinach. To było nieistotne, to znaczy się pamiętanie o czyichś urodzinach uważam za nieistotne, dlatego że są ważniejsze rzeczy w życiu. Ja zresztą nie biorę jakoś specjalnie poważnie urodzin, dla mnie to jest zwykły dzień. Dlatego też byłem bardzo przeciwny wyprawianiu moich urodzin, dlatego że uważam to za zbytek po prostu. Zbyteczność, która powoduje tylko wydawanie dodatkowych pieniędzy, które są zbędne. Chciałem też podziękować Kocie Łakocie, chyba. W każdym razie pani, która bardzo świetnie zrobiła mi tort. Naprawdę polecam. Zdjęcie też zostawię, gdzieś tam przykleję tu zdjęcie. No i oczywiście, co, ze swojej strony mogę polecić, dlatego że tort, pomimo tego, że jest tortem, czy był tortem i był z założenia słodki, no to nie, ten konkretnie nie był muląco słodki, tak jak większość tych tortów. No i tyle. Nie obiecuję, że będę wrzucać czy filmy, czy posty jakiekolwiek, czy na bloga, czy na social media codziennie, chociaż mam tyle materiału, że mógłbym. Ale obiecuję, że wrzucę w niedalekim czasie naprawdę dużo tych postów, dużo materiału wideo, więc zapraszam do subskrybowania moich kanałów, żeby gdzieś tam się te wszystkie powiadomienia o tych nowościach pojawiały. Bo niestety to tak nie działa, nawet jeżeli zasubskrybujesz kanał, czy na YouTubie, czy na Facebooku, to podobno bardzo często systemy YouTube'a, Facebooka gdzieś tam pomijają ciebie jako subskrybenta, dlatego dzwoneczek koniecznie sobie tam zaznacz, kliknij. No i jest szansa, że wtedy system tych wielkich gigantów cię nie pominie. Ja sobie życzę, żeby udało mi się osiągnąć to, co chcę, czyli właśnie otworzyć na nowo swoją firmę. Bardzo mocno i ciężko nad tym pracuję wszystkim. Moja obecna księgowa również, więc mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. No i tyle. Zdrowie na razie mam i oby tak było, oby to się trzymało. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Wiem, że to wszystko było nie po kolei, no ale peszek. To jestem ja. Aha.